Zdarza się w naszym małym showbiznesowym świadku, że osoby znane z namiętnością piorą swoje prywatne brudy publicznie, opowiadają o swoich związkowych problemach i zaszłościach, publikują informacje o swoich byłych. No ale nie trzeba być celebrytą, żeby paść ofiarą takiego zachowania, kiedy nasz ukochany lub ukochana nagle w przestrzeni publicznej, na jakimś forum typu medium społecznościowe albo zakład pracy, zaczyna wywlekać nasze prywatne sprawy, wiadomości, SMS-y, informacje, które powinny pozostać wewnątrz naszego związku. No i teraz pytanie, dlaczego tak się dzieje, jaką potrzebę to załatwia i co z tym zrobić? I te wszystkie pytania za chwilę rzucimy naszym gościom do odpowiedzi. A nasi goście to Katarzyna Kucewicz, psycholożka i psychoterapeutka. Dzień dobry. Dzień dobry. Obok Piotr Szeląg, radca prawny, który będzie mówił o tym aspekcie, co wolno nam, a co może przynieść poważne konsekwencje. Zacznijmy, dlaczego tak robimy. W ramach zemsty, w ramach odreagowania, co jest najczęściej powodem? Najczęściej jest to kwestia nieumiejętności poradzenia sobie z silnymi emocjami, które towarzyszą rozstaniu. Że rozstanie bardzo często jest tak denerwujące, tak trudne, tak przejmujące, że ludzie szukają jakiegoś wentylu i często też szukają sojusznictwa. A dzisiaj, w dzisiejszych czasach łatwo jest znaleźć sojuszników, wrzucając na przykład jakieś teksty do sieci, bo bardzo często my to potem podłapujemy, my widzowie takich tekstów, gdzieś utożsamiamy ze swoim doświadczeniem, no i tutaj dajemy komuś wsparcie, więc często jest tak, że ludzie po prostu szukają wsparcia w swoim bólu, ale też nierzadko jest to kwestia zemsty, bo jeżeli wiemy, że na przykład nasz partner to była osoba publiczna, którą łatwo jest potem gdzieś upokorzyć i która później będzie musiała odbudowywać miesiącami swój wizerunek, no to jest czasami taka pokusa w tej złości, w tej ogromnym swoim cierpieniu, smutku na takiego rewanżu, więc nierzadko to też jest kwestia po prostu bardzo, bardzo negatywnych emocji, które towarzyszą związkowi i też takiej nieumiejętności powstrzymania się, że człowiek często działa pod wpływem ogromnego impulsu i później po miesiącach często żałuje, przeprasza, no ale już internet tego nie widzi. Zostaje tylko ten szkalujący na przykład komentarz, więc ja zawsze jako terapeuta przestrzegam swoje pacjentki czy pacjentów przed tym, żeby jakby nie dawać upustu publicznie takim bardzo silnym emocjom, chyba że jest to sytuacja na przykład przemocy. I taka sytuacja, która rzeczywiście jest takim sygnałem, warto ostrzec kogoś. Piotrze, czy w takiej sytuacji, będąc człowiekiem niemedialnym, bo tutaj trochę inne reguły chyba obowiązują, popraw mnie, jeśli się mylę, no bo jeśli ktoś swoje życie prywatne eksponuje w mediach, to potem trudno jest domagać się uszanowania prywatności, aczkolwiek nie jest to niemożliwe, ale powiedzmy, że mówimy o osobie nieznanej, anonimowej, która nagle zostaje postawiona w takim, pod takim publicznym pręgierzem, bo nagle wyciekają nasze prywatne wiadomości i nagle się dowiadujemy różnych rzeczy, które powinny pozostać między dwojgiem ludzi. Co w takiej sytuacji można zrobić? Ofiara. W takiej sytuacji prawo przychodzi nam z pomocą. Są instytucje prawa cywilnego i prawa karnego, na których możemy się opierać i dochodzić właśnie jakiejś rekompensaty czy jakiejś satysfakcji. Przede wszystkim w kodeksie cywilnym jest określona ochrona dóbr osobistych, czyli prawo do czci, do dobrego imienia, do prywatności przede wszystkim. Takie naruszenie tego typu uprawnień zawsze rodzi możliwość wytoczenia powództwa cywilnego. Również są instytucje dotyczące ochrony czci w kodeksie karnym. To są przestępstwa dotyczące zniewagi i pomówienia. W takich przypadkach też możemy złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. A upublicznianie prywatnych wiadomości, czy to jest przestępstwo, czy nie? To może być przestępstwo, jeżeli ma na celu zdyskredytowanie osoby, poniżenie jej, utratę zaufania w określonych kręgach, czy utratę zaufania czy wizerunku
wyroku, jeśli chodzi o zawód wykonywany przez taką osobę. Więc jak najbardziej to może być przestępstwo. Jeżeli jest to dokonane publicznie, to ma to charakter kwalifikowany, czyli stawka za naruszenie jest wyższa, bo w przypadku, kiedy nie ma to, nie wykorzystuje się tych środków porozumiewania się na odległość, przestępstwo takie jest zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny. Mhm. Natomiast jeżeli używamy tych środków masowego porozumiewania się, to wchodzi w to nawet rok do roku pozbawienia wolności. A co jest zapytać o te osoby publiczne? Dlatego, że często taki komunikat może spowodować stratę pracy, stratę wizerunku, utraty finansowe bardzo konkretne, bo mieliśmy jakieś plany, a nagle słyszymy, że reżyser już nie zatrudni tego aktora, bo mówi się o nim, że jest pijak i bije, tak? Nie sprawdziliśmy tej wiadomości. Jak wyliczyć te straty i czy tutaj też możemy liczyć na jakąkolwiek rekompensatę finansową? Tak, to jest bardzo trudny temat ze względu na to, że prawo lepiej sobie radzi z naruszeniami takimi finansowymi, nazwijmy to, materialnymi, a gorzej sobie radzi z krzywdą. Wyliczenie krzywdy jest bardzo trudne. Wynika to, znaczy no, wymaga to szczegółowego przeanalizowania konkretnego przypadku. Natomiast zawsze ta krzywda ma charakter subiektywny. A tutaj sędzia musi w jakiś sposób to raz, że przepuszcza przez filtr własnej subiektywnej oceny danej sytuacji, ale posługując się narzędziami obiektywizującymi. Czyli ta krzywda musi być w jakiś sposób mierzalna. Ale utrata roli, za którą mieliśmy otrzymać na przykład konkretne wynagrodzenie, jest... Tak, dlatego oprócz krzywdy kodeks cywilny pozwala dochodzić też odszkodowania za wyrządzoną szkodę. Czyli taka utrata roli będzie utraconym zarobkiem, który możemy tutaj jakoś próbować estymować. Pani Katarzyno, to jak ktoś sobie nie może poradzić z bólem po rozstaniu i szuka tych sojuszników na zewnątrz, nawet nie w gronie przyjaciół, tylko w gronie czasami przypadkowych osób, które nas obserwują, to co powinien zrobić, żeby ten ból swój ukoić, uśmierzyć i żeby nie mieć takiego imperatywu, żeby szukać wsparcia gdzieś w jakichś dalekich kręgach? Czasami dobrze jest szukać wsparcia w kręgu swoich bliskich osób, czy angażując się w zupełnie inne aktywności, odpuścić po prostu ten temat tego ekspartnera, bo często jest tak, że my podświadomie po prostu nie możemy zapomnieć i tak naprawdę chcemy, żeby ktoś wrócił i dlatego tak ciągle o sobie przypominamy w taki dziwny sposób, więc lepiej po prostu ten temat puścić, zostawić, zająć się już swoim życiem, czy ewentualnie, jeżeli już mamy taką potrzebę naprawdę gdzieś pogadać o tej osobie, to bardziej właśnie w kręgu zaufanych osób, albo no, tak robić, żeby później móc też tej osobie za jakiś czas spojrzeć w twarz, bo nawet duża krzywda w którymś momencie zmaleje i żebyśmy my mieli takie poczucie, że zachowaliśmy się w porządku, że nawet jeżeli ktoś nie był wobec nas fair, to że my po prostu zachowaliśmy klasę i nie robiliśmy rzeczy, które potem będziemy żałować, bo wiadomo, że bo to jest tak, że te ofiary takich pomówień nierzadko też mają te straty finansowe, ale też bardzo często straty emocjonalne. Bardzo często czują się jakoś takie zagubione, czują się zastraszone, mają takie wrażenie, że już muszą całkowicie najlepiej się wyprowadzić, zniknąć w ogóle z przestrzeni, żeby nie dawać, żeby nie być, nie paść kolejną ofiarą ataku. A wiadomo, że w życiu jest różnie. Czasami jest tak, że ktoś po prostu przestaje nas kochać, przestaje chcieć z nami być. No takie jest życie, to jest bardzo bolesne doświadczenie. Jedno z najbardziej stresujących rozstanie, ale też musimy też pamiętać, żeby pozwalać ludziom odejść od nas.